Hejka kochani, witam was serdecznie na moim kanale, z tej strony Oliwka i dzisiaj będę odpowiadała na wasze pytania, które zadawaliście mi na Instagramie. Było ich dosyć sporo, tak jak zawsze wybrałam takie, które się najczęściej powtarzały albo które już stwierdziłam, że będą właśnie fajne do odcinka. A pierwsze pytanie, od którego w ogóle zacznę, z uwagi na to, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest marka Clinique, jest pytanie o mój pierwszy okres. To jest pytanie, które pojawia się tam gdzieś co jakiś czas. Myślę, że to dobrze właśnie, że ono się pojawia, bo to znaczy, że jesteście skłonni do tego, żeby o tym otwarcie mówić. A to jest właśnie jedno z przesłań kampanii marki Clinique pod tytułem Zero wstydu. Moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby każdy był w stanie, wiecie, otwarcie z pewnością siebie mówić o okresie, bo to jest coś zupełnie normalnego. Tak więc przechodząc do pytania, jak wspominasz swoją pierwszą miesiączkę, jakie ślady na okres w szkole? Jeśli chodzi o mój pierwszy okres, to ja go dostałam, jak było nauczanie zdalne, tak więc byłam u siebie w domu, nie miałam takiej sytuacji, że wiecie, byłam gdzieś w szkole, nieprzygotowana czy coś, bo też ja jestem rok młodsza, poszłam rok wcześniej do szkoły, więc moje koleżanki już dawno miały, ja w sumie to na to trochę czekałam, bo jako jedyna wtedy jeszcze właśnie nie dostałam tego okresu, no i po prostu sobie siedziałam w domku na zdalnych, nagle się stało, w końcu do mnie przyszedł ten wyczekiwany po prostu okres, teraz się śmieję z perspektywy czasu tego, bo no wiecie, byłam młodsza i inaczej o wszystkim myślałam, ale jeśli chodzi o rady, no to moim zdaniem podstaw jest to, żeby zawsze mieć ze sobą właśnie albo podpaski, albo jakieś inne środki higieniczne w kosmetyczce, nawet jeśli jakby jeszcze nie mieliście pierwszego okresu, to na wszelki wypadek albo dla was jak dostaniecie, albo dla właśnie jakiejś koleżanki. Jeśli oczywiście macie, no to wiadomo, że zawsze coś się ma przy sobie awaryjnego, bo można dostać przed terminem, można dostać za późno, nagle coś się po prostu pojawi niespodziewanego. No i lepiej być przygotowanym, a przede wszystkim ja zawsze myślę o tym, żeby w razie czego mieć co komuś pożyczyć, bo nieraz była taka sytuacja, że właśnie sobie z dziewczynami gdzieś tam pożyczałyśmy, bo któryś po prostu okres zaskoczył. Tak więc moim zdaniem to jest klucz. No a propos tego faktu, że zawsze warto mieć z sobą podpaski, no to mam tutaj podpaski higieniczne Clinique z serii Soft. Pierwsze są na dzień, drugie są na noc. Wybieram Clinique Soft, dlatego że produkty tej linii są skuteczne, posiadają dwa razy większą chłonność i są pozytywnie ocenione, ponieważ dają pewną ochronę przed przeciekaniem, a opakowanie jest atrakcyjne i kolorowe. Oprócz tego linia Soft zawiera też wkładki higieniczne oraz chusteczki do higieny intymnej, więc myślę, że wszystkie te produkty złączone razem ze sobą to jest tak na dobrą sprawę po prostu okresowa wyprawka i wszystko, czego możemy potrzebować. Ja się z wami podzieliłam moją pierwszą okresową historią, więc wy też możecie, niekoniecznie może to będzie historia tego pierwszego, ale jakiegoś innego, który po prostu zapadł w pamięć. Najważniejsze jest to, żeby otwarcie i z pewnością siebie mówić o okresie, bo jest naturalny i po prostu trzeba o nim swobodnie mówić. A teraz przechodząc już do dalszych pytań, jak wygląda u ciebie szkoła w klasie maturalnej? Zdecydowanie lepiej niż myślałam. Głównie klasa maturalna kojarzy się z maturą, no to wiadomo, matura się raczej za dobrze nie kojarzy, stres, przygotowania, nauka, ale nikt nie wspomina o tym, jak mało lekcji się ma, bo odchodzą wam praktycznie wszystkie przedmioty, są tylko maturalne, no i historia, no i WF, ale ja na przykład na WF nie chodzę, no więc mam polski, no bo to jest też moje rozszerzenie, polski, matma, biolka, angielski, WF, historia, no i godzina wychowawcza, no i to wszystko. A, jeszcze niemiecki. Tak więc lekcji jest naprawdę mało, bo tam, nie wiem, w drugiej klasie ja miałam lekcje od 7:10 do 15:00 praktycznie codziennie, wstawałam jak było ciemno, wracałam jak było ciemno, a teraz na przykład mam lekcję na 9:50, a wracam o 13:00, albo mam lekcję w ogóle na prawie 11:00 i też wracam wcześniej. Co prawda mam na przykład dwa dni w tygodniu, w których rzeczywiście mam więcej lekcji, ale to jest i tak mniej niż miałam w poprzednich klasach i na przykład w poprzedniej klasie jakbym miała lekcję właśnie od załóżmy 8 do 13, to by to dla mnie było króciuteńko i fajnie, a teraz w porównaniu do innych dni to jest dla mnie już, tak wiecie, dłużej, ale też to jest kwestia tego, że nie chodzę na WF-y, no ale WF-y to są 3 godziny, więc tak czy siak jest dużo mniej lekcji maturalnej, mi jest spoko, nie czuję jeszcze tego stresu, ja ogólnie jestem pewna siebie w kwestii matury, myślę, że na pewno będzie dobrze, też się już do niej przygotowuję, więc moje odczucia są jak na razie pozytywne. Jedyny minus jest taki, że przez to, że jest jesień, to
teraz od kilku w sumie tygodni, myślę, że nawet od dwóch, bo to się mega szybko stało, wstaję rano i jest ciemno jak w nocy, dzisiaj tego doświadczyłam i to jest po prostu straszne, ale i tak trzeba doceniać jesień. Były też oczywiście pytania takie standardowe o moją ulubioną porę roku, więc odpowiem od razu, że jest to lato, ale ostatnio zaczęłam tak doceniać każdą porę roku. W lato już się tak nagrzałam, tak się po prostu aż przegrzałam, że w pewnym momencie czekałam na jesień, bo chciałam zacząć właśnie nosić sweterki, jakieś płaszcze, kurtki i poczuć taką aurę. Co prawda ona się bardzo szybko zmieniła w taką dosyć chłodną jesień, że jednak zamiast sweterka trzeba też na siebie założyć coś grubszego i tak może być chłodno, ale ja doceniam spadające liście, ten vibe, jakieś herbatki, staram się to właśnie romantyzować, bo to jest w sumie klucz, mam wrażenie, do szczęścia, docenianie małych rzeczy, więc ogólnie kocham lato, ale teraz nawet tą taką chłodną, dosyć srogą jesień doceniam, zimę myślę, że też, a wiosna to już jest początek lata, więc to na pewno będzie fajnie. Teraz dalej. Na jakim jesteś profilu? To pytanie jest zawsze, mimo tego, że ja na nie często odpowiadam, więc odpowiem oczywiście kolejny raz. Jestem na profilu Paul Biol Ang, klasa dwujęzyczna. I były też pytania, nawet o, tutaj mam, co zdajesz na maturze? Tak więc już wam mogę powiedzieć, że ja na maturze nie planuję zdawać biolki, mimo tego, że jest to jedno z moich rozszerzeń. To ja z niego rezygnuję, ponieważ na żadne studia, które by mnie mogły interesować, dosłownie na żadne, biolka by mi się nie liczyła do rekrutacji, z uwagi na to, że ja za tym przedmiotem nie przepadam, nie chcę mieć już z nim nic wspólnego, więc na żadne studia związane z biologią nie pójdę, dlatego sobie odpuszczam na maturze, no bo bez sensu się wysilać do jednej, mam wrażenie, z trudniejszych matur, dlatego będę pisała polski rozszerzony, angielski dwujęzyczny, albo rozszerzony, zobaczę, który wybiorę, no i oczywiście jeszcze podstawowy polski, matma i podstawowy angielski. Więc pięć lektur, pięć matur. No i jeszcze ustne polskie, ale to tam nie wiecie, jakoś nie martwi. Czy myślałaś już nad jakimiś studiami? Ogólnie sporo o tym myślałam, patrząc też po starszych znajomych, kto gdzie poszedł, jak tam kto się bawi na tych studiach. No i nie doszłam do jednoznacznego takiego wniosku, nie mam takiej jednej decyzji, ale myślę, że czasu jest jeszcze sporo. Chociaż już powoli on upływa, to nie czuję takiej presji, tym bardziej, że ja na przykład uważam, że gap year to dla niektórych mega dobre rozwiązanie i czasami nie warto się, wiecie, w pierwszy rok pchać na studia, jak nie wiecie, gdzie chcecie iść, bo ten rok czasami można przeznaczyć też na coś bardzo wartościowego i go po prostu inaczej wykorzystać, więc studia to stało, o którym myślałam, ale jeszcze nie zdecydowałam dokładnie, co tam będę z nimi robić i jakie to będą. O, czy podasz jakieś lifehacki skutecznie? Jak skutecznie nauczyć się rozszerzonej biologii? Niestety nie podam, ponieważ tego bardzo nie lubię. Kiedyś mi się go fajnie uczyło i szczerze mówiąc po prostu przestało. Lifehacków nigdy nie miałam, bo biolka to jest totalna pamięciówka, ale aktualnie siedzę na tych lekcjach i czekam, aż się skończą. Plus jest takie, że nauczycielka powiedziała, że jak skończymy przerabiać podstawę programową i będą potem, wiecie, powtórki, sprawdziany powtórkowe, jakieś tam jeszcze dodatkowe matury, próbne, dodatkowe arkusze zadań, to te osoby, które nie piszą biolki, bo takich jest też u nas w grupie trochę, będą miały po prostu wolne, więc ja się cieszę i na to czekam. I teraz czas na pytanie, które tak mnie odwiedzie od tej szkoły, czyli czy tęsknię za wakacjami? Ogólnie jeszcze nie tęsknię, bo mi tak szybko mija czas, że jeszcze nie zdążyłam się tą szkołą, tak wiecie, znudzić, zmęczyć, że właśnie bym tęskniła za wolnym, bo w sumie mam połowicznie wolne do tej pory. Ale wakacje były najlepszymi do tej pory w moim życiu, wspominam je po prostu cudownie, ale przez to, że tak mi szybko mija czas i jeszcze tak się właśnie, wiecie, nie przemęczyłam, no to szczerze mówiąc, mimo tego, że no, już listopad, no to za nimi nie tęsknię. Ale pewnie niedługo zacznę, jak będzie minus 50 stopni na dworze, będzie mi sypał śnieg w twarz, ale tak trzeba to romantyzować, więc jeszcze nie, ale pewnie to się niedługo zacznie. Jak długo znasz Matiego i jak długo jesteście razem? Znamy się już ponad rok i no niedługo to będzie 10 miesięcy, nie, jak już ten filmik będzie na kanale, to już jest 10 miesięcy, jak jesteśmy razem.
Tak więc myślę, że jest to całkiem długo. Znamy się dłużej, ale właśnie 10 miesięcy jesteśmy razem. Tak więc jeszcze 2 miesiące i będziemy mieli rocznicę. Mamy idealnie między świętami i Sylwestrem w ogóle, więc taki po prostu moment między jednym a drugim. Ale przez to też bardzo łatwo liczyć, ile jesteśmy razem, bo wiecie, macie grudzień, a potem styczeń. No to jeden miesiąc, luty, drugi, marzec, trzeci, i tak po prostu wystarczy spojrzeć, jaki mamy miesiąc. Kolejne pytanie, czego aktualnie słuchasz? To będzie już moim zdaniem ostatnie pytanko, żeby tutaj za długo też wam nie nawijać, ale mam wrażenie, że praktycznie wszystko, co się daje, przesłuchałam. Naprawdę. Wszystkie jakieś rapy, wszystkie takie piosenki. Ja wszystkich artystów już to przesłuchałam milion razy i nie tylko ja mam taki problem, mam wrażenie, że sporo osób wokół mnie. Jakiś czas temu, w sumie już spory, zaczęłam słuchać w ogóle Latino, Bad Bunny'ego, co dla wielu osób może być szokiem, bo nie spotkałam się z jakąś dużą ilością osób, która tego słucha, ale w lato to tak bujało. No a aktualnie, szczerze mówiąc, słucham praktycznie 3 piosenek z TikToka, które są takie mega popularne do jakichś lip-synków, bo mi już zapadły w pamięć. I to jest Stay Ready, jakaś w ogóle nie znam tej artystki, Jen Aiko i Kendrick Lamar. Do tego... Aha, nie mam ich polajkowanych, tylko sobie po prostu wyszukiwałam. Ale to było Thunder Girls, Jay-Z. Nie, Jay-Z to jest jeszcze inny. Nie, G-Eazy i Christoph Anderson. Jeszcze jakiegoś tam Yeeta. Ogólnie bardzo różne rzeczy, bo po prostu skończyły mi się rzeczy do słuchania. No, co na to poradzę. Jak macie jakieś fajne, to mi możecie na Instagramie podsyłać. Tam też was zapraszam. Na Instagramie nazywam się cookiemintity, a na TikToku cookiemint.pl. Tam też się udzielam oprócz YouTube'a, tak więc koniecznie zobaczcie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach oraz na Instagramie i TikToku. Pa, pa!